Siemanko, witajcie na kanale Wity, z wami Doman. Jacek, dzień dobry. Zapraszamy na test kolejnej nowości głośnikowej prosto z Biedronki. To marka Moevi, która od niedawna jest z nami. Testujemy głośnik Wity o kodowej nazwie EGD4812. No trochę nad tymi nazwami to jeszcze w Moevi muszą popracować, bo tak jak w przypadku słuchawek czy innych propozycji, ciężko je później zapamiętać. W tym momencie już nie pamiętam, jaki to był model. Pamiętam tylko, że były to słuchawki Wity za NC. I tak też będzie pewnie z głośnikiem. Limited Edition. Wity Limited Edition Moevi. Wygląda na to, że wszystkie nowości Moevi są Limited Edition dla ekskluzywnych odbiorców. Ciekawe, czy nie wrócą. Czy co? Po czasie z powrotem. Czy będzie Moevi znowu Moevi, czy co będzie? Czy nie będzie Limited Edition, ponowna partia na Biedronkę. A może będzie nowe Limited Edition, nie wiadomo nigdy tego. Słuchajcie, zaglądamy do zestawu. Pudełeczko bardzo ładne. Takie jak w przypadku słuchawek, czarne, wizualizacja, najważniejsze informacje. Nie ma się absolutnie do czego przyczepić. Tak jest, wszystko co trzeba jest. Jest głośniczek oczywiście w zestawie, zaraz o nim porozmawiamy. Mamy też kabelki, bo może to być głośnik bezprzewodowy, może być przewodowy. Mamy jacka, ładujemy go poprzez USB-C. Też fajnie, że jednak już nie ma tych starszych technologii. No, w zestawie też instrukcje obsługi. Może się przydać, bo przyciski mają tutaj troszkę funkcji. Ogólnie jest to całkiem zaawansowany głośnik, tak. Wbrew pozorom. Jest instrukcja, jak połączyć drugi, bo możemy sobie zrobić TWS-a. O, i to też jest w sumie bardzo ważna informacja. No niestety nie mamy drugiego. Zakupiliśmy, budżet się skończył. Tak jest, zakupiliśmy tylko jeden, bo trzeba było jeszcze w Biedrze zrobić normalne zakupy. Mleko, pampersy, jajka. Ziemniaki, jajka. Też trzeba było kupić pampersy oczywiście dla Burzyka. Z wyglądu Moevi na pewno przypomina wam głośniki, które nieraz pojawiały się już u nas. Nam najbardziej przypomina Tronsmarty. I Hamę. I Hama i Tronsmart były w tym takim kształcie, tak. Z takim cylinderkiem na górze do regulacji. Masz rację, już zapomniałem o tej Hamie, natomiast jego waga to 555 gramów, wymiary 75 na 186 mm. Powiedzmy też troszeczkę o specyfikacji, mianowicie mamy tu Bluetooth 5.0, maksymalną moc 20 W, mamy dwa przetworniki 10 W, jak na taki mały głośnik to naprawdę zacnie. Bateria 2000 mAh. Teoretycznie producent nie podał, ile się ładuje, ile czasu będzie grał na odtwarzaniu muzyki z baterii. Do końca też wam nie powiemy, jak to będzie wyglądało, natomiast to, co mogę powiedzieć na pewno, tak na niespełna połowie głośności, to około 10 godzinek wytrzymał bez problemu, ale niestety musieliśmy go już naładować, żeby nagrać dla was test, więc tu, jeśli chodzi o faktycznie ten czas pracy, no to do końca nie jesteśmy pewni, a ładowanie no to też było po prostu na zasadzie, że jest wciśnięty, ładujemy do nagrań. No staraliśmy się szybko wam go nagrać, żeby szybko się pojawił, tak więc musicie nam to wybaczyć. Tak, bo mamy wtorek, 30 listopada, a ten głośnik w Biedronce pojawił się w poniedziałek 29, więc wybaczcie nam też, że takie szybkie testy. Od wczoraj intensywnie testujemy ten głośnik, żeby po prostu sprawdzić, no bo zaraz nie będzie go w Biedronce i nawet nie będziecie wiedzieli, czy warto kupować, czy niekoniecznie. Dokładnie. No i jedna z ważniejszych rzeczy to mamy tu IPX-a 7, czyli głośnik możemy wrzucić do wody i absolutnie nic się z nim nie stanie. To co? W sumie specyfikację całą znamy, to może porozmawiajmy troszkę na temat wyglądu. Ty zabierz pudełko, ja wyglądu, który jest bardzo ładny. Słuchajcie, mówiliśmy już, że przypomina nam Tronsmarta, przypomina nam Hamę, które były w podobnym kształcie. Oczywiście ma tutaj sporo takich elementów innych, bo nie jest wszystko takie same, tak jak Hama różniła się od Tronsmarta i w drugą stronę. W tym przypadku warto dodać, że jest to konstrukcja taka stojąca. On najlepiej sobie radzi, jak będzie sobie stał w ten sposób. Może od spodu zacznijmy, bo tutaj mamy gumowaną nóżkę z takimi czterema wypustkami. Bardzo dobrze stoi, nie chodzi, nie skacze, nawet nie biega. Nawet na maksymalnej głośności. Nawet na maksymalnej głośności. Też jakieś informacje producenta tutaj mamy na dolnej membranie, bo oprócz nóżki tutaj też jest membranka. Jest jedna, więc lewa, prawa strona nie będzie się wypychało. Jeden przetwornik, jedna membrana pasywna tutaj jest. Folię możemy zerwać tak w każdej chwili, żeby nie było. To 6. Tak jest, że w dół jest skierowana, ale dzięki temu też jak będzie grał, to gdzieś te niskie tony będą sobie radziły lepiej. Nie ma oczywiście możliwości, żeby go gdzieś w ten sposób kłaść, no bo zobaczcie, będzie jeździł wtedy gdzieś nam po biurku. Idąc dalej, idąc w górę, no to mamy tą tkaninę bardzo dobrze naciągnięta. Przyjemna w dotyku. Tu się do niczego nie doczepimy. W tej wersji kolorystycznej w ogóle wygląda to bardzo ładnie. No i na jednej krawędzi mamy tak naprawdę praktycznie cały panel zarządzania. Mamy diodę, która sygnalizuje nam, czy głośnik pracuje. Mamy o trybie pracy również, bo jeśli byśmy przeskakiwali między, czy zmieniali na TWS-a, czy zmieniali na
Auxa, no to będzie delikatnie zmieniała kolorek. Tak jest, tam będzie pulsować i tak dalej. Plus minus, regulacja głośności, ale też zmiana utworów. Jak przytrzymamy, to jest utwór do przodu lub do tyłu. Mamy też takie kółeczko w środku, które będzie odpowiadać, no między innymi za wywołanie asystentów głosowych, bo też mamy tutaj wsparcie. Mi się od razu Siri uruchamiała w iPhone, jak tylko wciskałem ten przycisk. Mamy też mikrofon, możemy rozmawiać. Jest to również przycisk włączenia głośnika. A no tak, bo ten główny to jest oczywiście też przycisk włączenia głośnika, to kółeczko. Idąc dalej mamy M-kę, czyli mode, bo mamy tutaj kilka możliwości, aczkolwiek mode to też play, pauza, jeżeli dziwne. Chodzi. Tak, zdziwiłem się, bo weź może tutaj też otwórz, to powiem co tu mamy, bo mamy też pod modem zaślepkę, a pod zaślepką, słuchajcie, ciekawie, USB-C do ładowania, jack do słuchania przewodowego i uwaga, mamy miejsce na kartę pamięci. No powiem ci, że zaimponował mi ten Moevi w tej chwili. Mevi, jak to nie wiedzieliśmy jak w słuchawkach tak, to wypowiadać, do dzisiaj nie wiemy do końca. Ja też widziałem ostatnio na profilu Tonsila, mają bardzo, ale to bardzo podobny głośnik. Tonsil? Tonsil. No to trzeba będzie wkrótce sprawdzić, bo go jeszcze nie mieliśmy. Jak pójdziemy, a co szuka, jaki to model, a idąc jeszcze wyżej, oczywiście wkleimy Wam te podobne głośniki w teście gdzieś Hamy i Transmarta, żebyście też sobie mogli zobaczyć. Idąc wyżej mamy pokrętełko, które jest jednocześnie regulacją głośności. Mamy dwie regulacje głośności. Ty, on jest taki sam. Taki sam? O, faktycznie, Tonsil jest taki sam i w dodatku Tonsil jest droższy niż tutaj widzę. I Tonsil się nazywa Flip 6. Jest 1:1 z pierwszego zdjęcia. Mhm. To samo. No tak, tylko z tą różnicą, że Tonsila musicie gdzieś szukać sobie po aukcjach, a Moevi w Biedronce kupicie. Ale to my się na Tonsilu jeszcze skupimy, jeszcze sprawdzimy, czy są z wyglądu są takie same, a co później gdzieś tam podeślę mi fotkę, to jeszcze Wam wrzucę, pokażę. Słuchajcie, ale przechodząc do Moevi, bo na razie skupiamy się na tym, wiadomo, jest też Tonsil, jak się okazało, taki sam, pokrętełko bardzo wygodne, jedna regulacja głośności na telefonie i na głośniku. Co prawda tutaj mamy dwie oddzielne, ale już na telefonie będzie to jedna regulacja. I myląca górna część, czyli to piano black, które osobiście mi się nie podoba, bo się palcuje. Tak. I jest tam niepotrzebna kropka, która czemu nie służy, a wprowadza w błąd. Myśleliśmy, że to play pauza, bo w jednym głośniku nawet tutaj taki Transmart grubszy tutaj, T6 Max. I na górze miał płytkę dotykową. I też któryś z Transmartów tych takich owalnych miał też taką płytkę. Miał. Nie wiem, czy Upgraded Edition. Któraś T6 miała też tak, że można było wcisnąć i on wtedy wywoływał nam utwór albo go pauzował. No w każdym razie ma brata bliźniaka Moevi, jak się okazuje, ale trzeba przyznać, że to głośnik bardzo ładny. Mhm. Bardzo ładny, bardzo dobrze wykonany. Tu absolutnie nie ma się do czego przyczepić. Czuć, że dobrze wyważony, że taki solidny. Z wyglądu mi się podoba i pod kątem wykonania absolutnie trzeba pochwalić fabrykę, która ten głośnik składała. Tak, a czy z jakości dźwięku też nam się będzie podobał? Sprawdźmy. Przejdźmy do tej najważniejszej części, czyli do odsłuchu, bo skoro podoba nam się, to mamy nadzieję, że też spodoba nam się pod kątem brzmienia. Cztery różne utwory puścimy na różnej głośności. Generalnie nie mamy tutaj żadnych trybów muzycznych, więc będzie grał w jednym, ale będzie musiał grać na stojąco. Don't Wanna Sleep Swift na początek. Za głośno, za głośno. Teraz gra tak nieco na 60% powiedzmy gra w tej chwili. Coś jeszcze w podobnym klubowym klimaciku. What can I do? What can I say? Please make it undone. What you did to me? I was so caught up when you had
coś hip-hopowego. Dobra. Teraz coś rockowo. Myślę, że wystarczy, bo i tak całkiem sporo pokazaliśmy. Nadmieńmy tylko, że jest to teoretycznie głośnik 360 stopni, aczkolwiek w zależności jak go ustawimy, tak 86-88 dB, jak będzie frontem bardziej tym przetwornikiem wysokotonowym gdzieś w stronę naszego sonometra, no to wtedy zdecydowanie głośniej będzie grał. Ale jest takie poczucie, że jest to 360 stopni, bo z każdej strony w miarę podobnie go jednak słychać. Tak, to prawda. To, co wspominałem, że głośnik nie chodzi, natomiast jeśli ten bas faktycznie uderzy, to potrafi się zatrząść. Tak, ale się nie przewraca. Ale się nie przewraca. Jest to na duży plus. Ja jak go usłyszałem pierwszy raz, to byłem w szoku trochę, bo nie uważałem, że głośnik z takiego dyskontu jak Biedronka może grać tak dobrze. Za 200 zł dodajmy. Za 200 zł. 199 dokładnie. No bo w tej cenie, no to jakiego mamy konkurenta w tej cenie dla tego głośnika? Ewentualnie może jakiś Transmart faktycznie. Transmart by się znalazł, myślę, że ta szóstka by się gdzieś tam jakaś znalazła w jakiejś tam wersji. No Tonsil Flip 6, jak widzieliśmy, jest prawie dwa razy droższy, mimo identycznego wyglądu. To ile 300 ponad kosztował? 300 chyba 40. No Tonsil się... Sencor myślę, że któryś z Sencorów też będzie konkurencją z tych mniejszych. Tonsil się do nas nie odzywa, więc myślę, czy byśmy go nie kupili i nie sporównali tych głośników. Zapytałem najpierw Tonsila, czy go nie chcie. Pytałem już ze 3 tygodnie temu i chyba im się nie podobały testy, bo się przestali odzywać. U nas szczere opinie, słuchajcie. Więc, różnie z tym bywa. Ale jeśli chodzi o ten głośnik, no to faktycznie, ten bas jest dużo tego basu, ta barwa jest ciepła. Czasem zdarza się tak, że troszeczkę ten bas przykryje pozostałe pasma. Ja lubię osobiście taką charakterystykę. No to wiadomo. Każdy jest inny, nawet dzisiaj jest też wywołana taka trochę burza pod naszym blind testem, gdzie pojawił się Sony XB13 Creative Move Play i JBL Go 3. I tam ludzie faktycznie nam zwracali uwagę, żebyśmy się rozejrzeli za czymś innym poza basem. No. Kurczę, my lubimy taką charakterystykę. Oczywiście jeden będzie wolał, jak jest mniej tego basu, a jest więcej wyszczególnionych pozostałych pasm. Inny będzie wolał, jeśli ten głośnik jest troszeczkę bardziej uniwersalny, że posłuchamy każdego rodzaju muzyki i faktycznie czasem usłyszymy ten mocniejszy bas. Ja osobiście jestem taką personą, która lubi ten bardziej tą ciepłą barwę, aniżeli tą analityczną.
I ja uważam, że naprawdę za 200 zł ciężko szukać podobnego głośnika, który będzie tak grał. Wiesz, żeby też nie wybrzmiało, że on jest ultrabasowy, bo on nie jest tak, że nie, bas... No, że nie, no, te szóstki jest... tomu na, daleko. Tak, nie jest tak, że generalnie on ma tylko bas i bas przyćmiewa wszystko, bo naprawdę spoko słuchać tutaj wokale, nawet w utworze gitarowym, i to na maksymalnej głośności w ogóle nie męczyło nam uszu. Nie jest jakiś bardzo głośny też, nie, to trzeba ustalić. Dlatego nie męczy uszu na maksymalnej Tak, ale głośności. Trzeba przyznać, że ogólnie wypozycjonowanie, rozłożenie tutaj tych przetworników jest naprawdę na bardzo fajnym poziomie, a zatem do muzyki klubowej, do muzyki rockowej, muzyki z wokalem będzie się nadawał po prostu, no, do hip-hopu. Praktycznie do każdego gatunku jest taki zrównoważony ten głośnik, ale z nastawieniem, że jednak troszkę więcej tego basu tutaj będzie. Mi się charakterystyka też podoba, myślę, że wam też się spodoba, zwłaszcza w takiej cenie, gdzie można po prostu iść do Biedronki, sobie kupić głośniczek. Kurde, tylko był problem, bo one u nas były schowane. Ja musiałem prosić panią, żeby mi z magazynu przynosiła. Właśnie, drogie ekspedientki i było osoby... bardzo miło oczywiście, nie, pani, no tak, mi pomagały. Chcę, nie, bo ja nie chcę nikogo obrażać. Spokojnie, chcę tylko powiedzieć, drodzy pracownicy Biedronki, proszę takie sprzęty wystawiać na widoku, bo są warte uwagi. O! No to naprawdę, bo były, wiesz, było pełno innych, były hikery, były mikrofon, który też będziemy swoją drogą... Może oni jeszcze w tego, to moje tak nie wierzą do końca. Swoją nie? drogą nagrywać, aczkolwiek ten był ten, nie wiem, czy jeszcze może nie zdążyły go wystawić, czy coś, a może tak, ale no. Faktycznie przyniosły mi panie z magazynku, zapłaciłem, kupiłem. Tak, cieszymy się bardzo, że jednak ta marka Moevi weszła, bo muszę przyznać, że troszkę odświeżenia zrobiła. Hiker robił różne wrażenie, a tutaj mamy już dwa sprzęty, znaczy na początku Hiker robił bardzo dobre, później tam gdzieś troszkę z niektórymi sprzętami się pogorszyło, ale jednak Hiker w przypadku audio to była mocno budżetowa półka. Tak, bo to jest, za to samo odpowiada jedna firma. Tak, MPTech. No i naprawdę, jeśli chodzi o Hikera, a Moevi, no to jest duża różnica i... Wiadomo, że Hiker był taką bardziej budżetową propozycją, ale te głośniki też były dużo tańsze, bo jakie my mieliśmy głośniki Hikera? Mieliśmy taki malutki za kilkadziesiąt złotych, taki żółty, pamiętasz? Żółty, zielony, pamiętam Feliz Navidad, żeśmy na parkingu śpiewali, no to naprawdę też nie ma co ich porównywać. W tym momencie mamy jeszcze dwa sprzęty kupione z Biedronki, jest to Hiker Soundbar 2 w 1 i Hiker mikrofon karaoke. W wersji kolorystycznej, różowej, bo to dla burzyka. Dla odważnego burzyka. Słuchajcie, Moevi BT, głośnik BT od Moevi, naprawdę śmiało możemy wam polecić w cenie 200 zł, jeżeli szukacie głośnika do tego zakresu cenowego. Podoba wam się taka charakterystyka, taki wygląd, absolutnie można z Biedry głośnik kupować. Ja jestem... No i kupijmy tego tonsila, no namówię burzyka, żeby kupić. Kurde, no. Bo to jest niemożliwe, że one są teczka w teczkę, różnią się tylko rogiem. No i taka różnica cenowa, nie? Jeżeli jest faktycznie taka różnica cenowa, no już, to... No już ci mówię. Nie, tak, ale mi chodzi o to, że jeżeli, wiesz, ten tonsil faktycznie jest żeby... taki sam, jak go kiedyś... No nie, no... 340 zł. A to jest sklep tonsila, to tutaj znalazłeś? No to jest AV Store. Jakiś... Dobra, może gdzieś jeszcze poszukamy ogólnie, nie? Tonsil, poszukamy... poczekaj. Bo teraz wiem, jak on się nazywa, nie? Tonsil JBL Flip 6. 6. No 340 zł. No tak, on jest głównie dostępny na Allegro. Sprawdzimy, może się uda sprawdzić. Sklep Tonsil 340 zł. No właśnie, nie? No to słuchajcie, no to za 400 zł mamy takie dwa, łączymy sobie w TWS-a, wtedy już naprawdę musi być bardzo fajnie. Bo zrobi nam się stereo, tak, tak. Więc możemy te głośniki rozstawić. Bardzo fajna super, propozycja. Super propozycja, absolutnie ciężko się tutaj do czegokolwiek przyczepić. Śmiało możecie o tym głośniku pomyśleć. Szanuję bardzo, więc już nie tylko po buraczki, ziemniaczki, to Biedronki. Z wami dzisiaj Doman. Adson. I moje VBT. O kodowej nazwie? Na głośniku jest od spodu. EGD 4812. Nie no, kochani, popracujcie nad tym, bo to jest straszne. To już łatwiej powiedzieć Tonsil Flip 6. Niż Moevi BT. Mogło być na przykład, nie wiem, Moevi BT E6. E6. Dobra, kończymy. Siemanko. Yo. Jest git. Fajna propozycja.